W ostatnim odcinku z kwadratowej masakry zabiłem Yoshiego jego własnym mieczem i zabrałem mu jego najcenniejszą rzecz, czyli kilo. A Yoshi postanowił się zemścić, no i prawdopodobnie wysadził mi chatę. Ja jeszcze nie logowałem się na kwadratową masakrę, ale już się boję, co tam się wydarzyło. Więc moi kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek z kwadratowej masakry, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Chciałem was zaprosić jeszcze na inną serię z Minecrafta, gdzie wraz z moimi znajomymi gramy w Minecrafta na modach. Okej, moi kochani, logujemy się do kwadratowej, już się boję. I... Dlaczego? Ja tą chatę budowałem jakąś godzinę, ja już tego nie odzyskam. Nie no, dobra. Troluję gierkę, mordeczki, ale... ja, dziękuję! Czekaj. Nie rozwalił najcenniejszego! Jej! Żyjemy, moi kochani, żyjemy! Zobaczmy sobie szybciutko, czy rozwalił moje biblioteczki. Uwaga, to było najcenniejsze. Nie! Wszystko jest całe! Na szczęście nie widzieli tego. I tutaj, moi kochani, Farel przechytrzył lisa. I przy okazji jednego psa z Elytrą. Wiecie, o kogo chodzi. Czy w tych skrzynkach? Tak jest, w tych skrzynkach mamy też TNT, które, moi kochani, będziemy mogli sobie w którymś odcinku wykorzystać. Dobra, powiem wam tak. Nie jest mi smutno wcale. Mam teraz taką fajną wodną windę, której wcześniej nie miałem. Na szczęście wszystkie moje rzeczy, które są drogocenne, nie zostały skradzione. No, co prawda dom jest w ruinie, ale dzisiaj, moi drodzy, się przeprowadzimy. Wybierzemy sobie nową lokalizację. Ta lokalizacja też była słaba, ponieważ tu od razu mam strefę radiacji, a ja oczywiście nie mam płynu Lugola, żeby tam przejść i sobie, no, coś pofarmić, poekspić, więc przeprowadzimy się w bardziej dostępne i przyjazne miejsce. I mi się wydaje, mordeczki, że na samym początku możemy się udać do chaty Yoshiego. Za chwilę wejdę na Discord, zadzwonię do Yoshiego i zobaczymy jego reakcję na to, jak się dowie, że wszystkie itemy, które mu skradłem, odłożyłem mu do jego własnej szafki. Halo, jesteś? Yoshi? Halo, no co tam? Wiesz, że tego łamanko cię czeka za ten domek? Żeby ciebie nie było, żeby ja ciebie nie wyłamał. No żeby mnie nie było, tak. Stary, mnie na razie nie ma i mojego domku też nie ma, więc wiesz, to nie są żarty, przyjacielu. Ja jestem już u ciebie i chodź, coś ci pokażę. Pierw parę ciosów karate ci pokażę u ciebie w domku, a później ci pokażę, gdzie są twoje itemy. I co żeś najlepszego narobił. Ale i tak się chciałeś przeprowadzić, stary. No, to prawda. Ale to... Poczekaj, po kolei, nie wyprzedzaj faktów, dobra? Gdzie ty jesteś? Okej, okay. Proszę ja otworzyć tu drzwiczki. Tutaj. Dzień dobry. Proszę bardzo. Chodź za mną. No, dobra, idę. Zobaczysz, tutaj do góry. Mhm. Powiem ci, że będzie ci głupio. Proszę otworzyć tą małą skrzynkę, no, już. I teraz egzekucja. Nie no, żartowałem, oczywiście to był kilo. Zobacz, wszystkie swoje przedmioty, raczej moje przedmioty, i kilka twoich znajduje się w tej tutaj skrzynce małej, tutaj, więc oddaję ci twój kilof. Przez ten kilof mój dom został zniszczony, rozumiesz? Jakiś jest przeklęty, ja już go nie chcę mieć przy sobie. Dobrze, że go nie chcesz mieć, bo mi się bardzo przyda. Ale ja ci mówiłem, stary, żebyś go wsadził do innej skrzynki, pokazywałem ci nawet, mówiłem skrzynkę tutaj na dole. Że masz 24 godziny i ja mam zobaczyć... Stary, 24 godziny! Ja mój domek budowałem godzinę! Myślisz, że ja już to teraz odzyskam? Nie odzyskam nigdy tego! Także tu nie ma żartów! Ej, no co ty robisz? Aha, bo nie wolno potem skakać, przepraszam, nie wiedziałem. Nie wolno potem skakać. Dobra, Yoshi, słuchaj, sojusz, nie? No pewnie, że tak. To zjedzmy na zgodę sobie po rybce. Ja jestem pełny, ale dziękuję, przydam się. Proszę, okej. Później możesz mi dać buzi, bo fajny jest wyziew po takim dorszu pieczonym. No, pewnie. Dobra. Słuchaj, przyjacielu, czy mogę na początku się do ciebie wprowadzić? Na jeden dzień, góra, 3 tygodnie. Nie no, wbijaj jak chcesz, w sensie ja tutaj tak nie używam tego domu praktycznie. Znaczy tego, domu, kloca. Poza tym Nitashi mi powiedział, że dzisiejszej nocy pomoże mi rozbudowywać domek, więc... Ciekawie. Będzie więcej miejsca, więc może zrobię pokoje takie dodatkowe, więc może tu jak potrzebujecie sobie kogoś do noszenia pustaków, wiesz, ja tam jakiś biceps mam, to jest 22 cm, no, więc mogę, nie? Coś tam na martwy ciąg wziąć. Byczek jesteś, to ty pewnie, że tego, że się przydasz. Ej, słuchaj stary, ale z drugiej strony, jak ty i tak miałeś się przeprowadzać, co nie? Aha. To patrz, tu jest fajny teren niezagospodarowany, praktycznie obok mnie, byśmy mogli sobie wspólnie ogród walnąć, tutaj jakoś fajnie tą przestrzeń ogarnąć, więc tutaj byś mógł na przykład się wybudować. Dobra, ale bym miał do ciebie prośbę, czy masz jakieś
narzędzia diamentowe, żebym mógł to szybciej kopać. Oczywiście to będzie dla wspólnego dobra, nie? Wiesz, ja tu ładnie wyrównam, możemy coś sobie ogarnąć. Nie ma problemu. Ciężko, mam tylko swoje, wiesz, tak szczerze. A nie masz żadnych diaksów? Ja mam dwa tylko ostatnie, więc myślałem, że coś tam się dorzucisz i będziemy, wiesz... Ja już zadowolenie obydwoje, nie? Ja już wszystko wykorzystałem, ale przecież można ci tego... Można ci zenchantować sety żelazne po prostu. W sensie, to nadal jest dobre. W sumie? Więc no. No dobra, tylko że no tak jak... O, złote buty! A one chyba są słabe. To czekaj, to ci ogarniemy zaraz. Dobra, jaki secik. Ja sobie u góry, stary, albo nie, wiesz co, może na wejściu czekaj, sobie zrobię skrzynkę, ogóle... żeby tutaj ci piachu nie nosić, jak będę skakał po tych ziemniakach, ale dobra? Ale to jak chcesz, to ją postaw gdzieś tutaj, nie? Albo korzystaj z tych, które już są położone. Ale patrz, w ogóle, bo tutaj... No, pokaż. Chodź do mnie, chodź do mnie. Ile idę? Patrz, tutaj. Jest przepaść chyba, nie, nie ma. Też jest taka wysepka, co nie? Generalnie tutaj... Jest skocznia Citroxa, której jeszcze... Właśnie, miałem się pytać, co to jest za nieład artystyczny. No ale okej. Okay. Uważaj! Uważaj! Dobra! No i Griffing poleciał totalnie. No ale tak czy jak wiesz co, i tak mi się wydaje, że tutaj możesz się zbudować gdzieś obok mnie. W sensie jakby to miejsce jest najlepsze tutaj, bo jest niezagospodarowane. Obok masz jeszcze szymka. I kopalnia jakaś jest. W sumie wiesz co? Okej! Okay. To ja tu biorę możemy się za... ziemię nawet połączyć. Dobra, coś takiego zrobimy. Okej, okay. Także moi kochani, mamy już tutaj przekozacki teren do zagospodarowania. Piszcie w komentarzach, jak ma wyglądać moja chatka. Może coś ciekawego wybiorę i to zrealizuję w kwadratowej masakrze, co nie? No, właśnie, możecie na przykład, nie wiem... Latarnię morską już mamy na przykład. Możecie na przykład napisać, zrób wielką głowę Bambika z Fortnite. O! Ty, to jest dobra, ale skąd ja tyle wełny nakradnę? Eskacz chyba ma, nie? Od eskacza można zawsze ukraść, nie? Ja jestem specem w ukradaniu, ty tam też ostatnio, więc... No i w zabijaniu później po cichaczu. No, to też. Taki wiesz, czyli... stalker, nie? No, trochę tak, czyli... Moi drodzy, w takim razie, że tak powiem, drama zażegnana. Tak jest. Trwało na długo, jak widzicie. Pamiętajcie, że wysadzenie domku przy pomocy TNT łączy ludzi, tak jak... Nokia Connecting People, tak tutaj TNT Connecting People, także... No, można tak powiedzieć. Takie nawiązanie. Okej, okay, mordeczki, ja sobie tutaj zbudowałem dwie takie skrzynki. To jest aktualnie mój cały dobytek na kwadratowej masakrze, siema. Na moim moście widzę. Tak, słuchaj, tutaj tak wiesz, na wylocie. Mene level up, jedni pod mostem, ten w moście. O, dokładnie tak. No dawaj, do łódki. No i ahoj, przygodo. Wow. Wow, zombiak. Dobra. Chcesz rybkę? Chcesz rybkę? Nie no stary, ja na ziemniakach lecę. Na ziemniakach? Masuwa. No. Z te same węgle, ja same te, białko. No trochę tak. Dobra, tak, jesteśmy przy drzewie paczola. Kozackie. Ale potężne to drzewo się zrobiło. No, ja wielkie, wielkie. Ja pierniczę, dobra, chodź stary, wchodzimy tutaj. Nieskończone, ale niedługo będzie. No i koks paczol. Teraz tak, musimy zejść na dół. A zakaz zejścia na dół. Okej, okay, no to schodzimy. Dobra, myślałem, że będzie szkło. Przez chwilę. No nie, nie tym razem. To nie jest domek Citroxa, żeby było tutaj szkło. Dobra, teraz tak. Tak, tu jest ekspiarka. Ja sobie z niej ukradnę trochę i ci zenchantuję trochę. Dobra, spoko. Pełną parą działa! Oj, powiem ci, że paczol chyba powyciągał trochę już temu. Bo tak słabo levele wchodzą. No ale dobra. Co ukradliśmy, to nasze. Dokładnie tak. Zbudujemy kiedyś swoją. No ja mam swoją, ale zbieram się tam exp. Pozdrawiam, paczol. Pozdro. I cyk. I sobie enchanty możemy u Nexa zarobić właśnie na chacie. Dobra. Najlepsze jest to, że wiesz, ja mam enchanting table u siebie, ale wy nie widzieliście go. A! I go nie wysadziliście. Albo możliwe, że... Nie, czekaj, coś widziałem chyba, ale... Nie, zamurowane było w ścianie. Tak? Nikt tego nie widział, tak, nie. I tam były dwie skrzynki jeszcze z itemami schowane. O kurde, ale porobił chłop. Także 200 IQ play. Tego nie widziałem akurat, ale powiem ci, że...
fajnie się patrzyło. Też oglądałem odcineczek, fajnie to spadało z góry i wysadzało. Dobry patent generalnie, bezpieczny przede wszystkim. Bezpieczny, no dokładnie. Ło, stare, bo tutaj na mieliznę się wpijamy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, no to zapraszamy na kanał Yoshi Minecraft, link w opisie. Dobra, pyku. O, dokładnie, zapraszam, dziękuję. Dobra, patrz, teraz lecimy do Nexa szybciutko, zenchantujemy ci. Czy przypadkiem Nexa mi czegoś nie ukradł? Coś mi tam zabrał, nie? Jedzenie chyba. O, to sobie też, musimy je odzyskać. Okej. Okay. Dobra, cyk. Oj, sorry. Oj, sorry. Au, 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 jedno serduszko, wariacie! O Jezu, chciałem łódkę postawić. 17 poziomów by spadło! Teraz, wiesz, żebyś z tego się nie wytłumaczył, nie? No nie, no stary, wytłumaczyłbym się, bo ja chciałem łódkę zniszczyć. Nie ma opcji. Dobra, jesteśmy u Nexa. A, tu płytka naciskowa, okej. Jeju, nie mam, a, dobra, lapis lazuri ma. Dobra, okej, to biorę, w takim razie enchantuję ci. Dobra, weź, ja to sobie popatrzę, co ma ciekawego do jedzenia. Dobra. Hej. O, Nexa na... Brawo! 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 No to nieźle! Czemu wszyscy mnie terroryzują w tym Minecrafcie? Co robiliście w moich skrzyniach? Tylko enchantowaliśmy, przyjacielu. No ktoś mi po skrzyniach grzebał. Szukałem swojego jedzenia, które mi ukradłeś. Nie, zabrałem wszystko, wsadziłem do skrzynki, wszystko. O, to czyli Yoshi podjudził. Ja nic nie powiedziałem, nie bij mnie, stary, ja nic nie powiedziałem, nie, proszę, nie bij mnie. Chciałem takiego. Nie wiem jak, dogadujcie się, wisicie mi 17 poziomów. Ja już nic nie mam w tym Minecrafcie, kompletnie. Dobra, jak coś, Yoshi, czekam u ciebie w chacie. Dobra, ja już jestem obok akurat. Dobra, najsik. Mam itemy dla ciebie, bo... Itemy podniosłeś, okej, dobra. Tak, podniosłem. Nexa, jakiś prezencik się należy. Dobrze, tak mi się wydaje. A już je mówisz, łomot, nie? Równowaga musi być zachowana, rozumiemy. Zaproś na parapetówę, to coś tam zostanie. Dobra, bo ja na razie mam, wiesz jak wygląda mój dobytek? Dwie skrzynki u jego w chacie, w korytarzu dokładnie. Także mogę cię zaprosić jak chcesz. Ale jak to zbudujesz już. Dobra. Czekaj, mam dla ciebie, to jest twoje, to jest dla ciebie od Nexa. O, thank you. Masz ryby swoje, całe dobra, tak. Ja uciekam, bo muszę no się leć. Dobra, elo. Dzięki za packę, elo. Dobra, stary, patrz, więc tak, mamy dla ciebie koks kilof. Poka kilofa koksa. Patrz jaki koks kilof. Wydajność 5, szczęście 3. O, stare, to będę teraz diamentów miał więcej niż rozumu. I masz łopatkę. I szpadlo riser, o to chodzi. Dobra, tylko więcej nie bijcie, bo jeszcze na razie nie mam tego. No, nie i jestem słuchaj, przygotowany na to. Mordo, dobra. My się teraz zastanówmy, jak ma wyglądać moja chatka. Ona musi być w miarę taka, wiesz, ciekawa, tak, ładna. Mi się wydaje, że tak, skin Fortnite'owy to coś z Fortnite'a. Aha. Fortnite równa się dużo kolorów. No to wełna. Wełna równa się SKKF, więc już wiem. No i jazda do SKKF-a. No i jazda do SKK-a, no. Okej. Wow! O kurde. Wow! Co jest? Co to? O stary! Inwazja! O ja pierdolę. Ja pod wodą! O stary, inwazja tutaj się zaczęła. Co tu się wydarzyło, bracie? Na koniach jeżdżą szkielety. Dobra. Yoshi, czekaj. Walcz z nimi. Ja nie mam nic przy sobie, tylko kilof. My popatrzymy z daleka. Jazda! Dobra, tak jest, mamy. Tutaj jest kolejny, który chyba się na mnie fokusuje. Nie, mnie nie trafi. Dobra, jestem. Teraz gdzie jest kolejny? Ostatni jest w wodzie. Ja pierniczę, ale wywaliło obok nas. O mały włos, bym znowu zginął w odcinku. Ja chyba nie miałem jeszcze odcinka z kwadratowej, w którym nie zginąłem. Tak mi się wydaje. Ja dalej, ja płynę za tym... szkieletem, o dobra. No i co, i są konie tutaj, które są szkieletami też, więc niby można je wziąć, ale z drugiej strony po co? No w sumie nie wiem po co, można na nich jeździć? Znaczy właśnie nie wiem, tych tu biorę. Aha. W sensie chyba można jak się siodło im założyć coś. Chyba. Ale tak czy jak jesteśmy pod domem eskacza już, więc... Gdzieś tu się schodzi na dół, tutaj, patrz, tu się schodzi na dół. Do eskacza. Oła, tutaj musisz zejść. Oła, jestem. Okej. O kurde, jak tu się zmieniło. Dobra, patrz. I teraz schodzimy tutaj. Wejścia nie ma, wełna do kupienia w hotelowym sklepiku. O kurcze.
O kurde. No to dobra, to do hotelowego sklepiku, tylko czy ty sprawdźmy. Masz pieniążki? Słabo z pieniążkami. Nie masz. No to dobra, to najwyżej zdobędziemy diaksy i w następnym odcinku ogarniemy ci wełnę chatkę. Tutaj. Jasne. Od skacza. Także moi kochani, to było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Spór z Yoshim zażegnany. Oto, tak. Nie zapomnijcie odwiedzić kanału Yoshiego, do którego link znajdziecie w opisie. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Kwadratowej Masakry. Trzymajcie się, cześć!